Siema, Wiedźmin 1 doczeka się remake'u. 24 października na oficjalnym Twitterze Wiedźmina pojawiła się informacja o nadciągającym remake'u. Jak napisali twórcy, wraz z Fool's Theory. Pracuję nad remake'em Wiedźmina 1 używając Unreal Engine 5. Chcemy zrobić to dobrze, więc bądźcie cierpliwi, trochę minie zanim będziemy mogli przekazać wam więcej informacji. Remake jest dopiero na pierwszych etapach produkcji, ale już dzisiaj możemy zagłębić się w to, co potrafi Unreal Engine 5. A jak widać, potrafi całkiem sporo. Sam Wiedźmin 1 został stworzony 15 lat temu i to szczególnie grafika i sztywna mechanika odrzuciły mnie od rozpoczęcia przygody. Na Unreal Engine 5 to może być nie tylko remake, ale praktycznie nowa gra. Nie jest to pierwsza próba odświeżenia Wiedźmina. Kiedyś CD Projekt Red pracował wraz z francuskim studiem Widescreen Games nad remake'iem Wiedźmina Powrotu Białego Wilka, który to ostatecznie nie ujrzał nigdy światła dziennego. Według portalu PC World, prawdopodobna data wydania remake'u to okolice 2026 roku. Jednak data nie jest nam jeszcze znana i pewnie minie sporo czasu, kiedy usłyszymy kolejną informację o Wiedźminie 4 albo o remake'u Wiedźmina 1. W każdym razie, będę was informował. Jeżeli interesuje cię Wiedźmin, kliknij w playlistę, na pewno znajdziesz coś tam ciekawego i zostaw suba po więcej informacji na temat Wiedźmina.